Upać kot. Hej, hej, witam was w nowym Sprawsto i tym razem stwierdziłam, że skoro była już taśma, była łyżka, była nitka, to powinno być coś, co jest do tego przeznaczone, czyli jakiś chińsko-japoński przedmiot, który jest do tego stworzony. Ja wam to pokażę z bliska, jak to wygląda. Jest pokazane, to nie jest może do rysowania takiej stricte kreski, aczkolwiek tej linii przy rzęsach. Tak wykumałam po tym rysunku, bo nic nie wykumałam z tych znaczków, a do translatora nie umiem ich przepisać. Jak się pisze znaczki chińskie? Do translatora. Nie wiem, zniszczyło mnie to. Więc niewiele mówiąc, będziemy przechodzić do testowania i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Więc ja to otworzę i mamy taki po prostu przyrząd wyglądający jak łyżka. Albo kogatka. A Daluś, co ci to przypomina? To nie ma dziury tutaj, jak ja mam tego używać? No to nie ma sensu. Czekaj. To jest też do malowania. O! Idealnej kreski w załamaniu. O, tym przedmiotem znajdziecie załamanie powłoki. Moje jest, jak widać, znowu za nisko. Kurde, nic nie widzę. Jestem daleko już? O, jest, dojechałam. Jadę. Nic nie widzę, Jezus Maria. Mam zaburzony pogląd. O nie. Czego to ma, kurde, służyć? Czemu to? A tam była kredka. To może ja przyniosę kredkę i kredką będzie ładnie. Przyjdź kredką. O co? Upać kot. O co chodzi? Gdzie ja mam kredkę? Zwykłą do kredek, bo nie mam innej. O co chodzi, że ja co? Ja sobie te rzęsy tu przytrzymam? A to samo sobie mogę zrobić tak zwyczajnie, nie używając niczego, no i tak samo brzydko to wygląda. Nie! Ja nie wiem, jak tego mam używać. Ej, ja tego nie wyrzucę. Jeżeli ktoś ma pomysł, jak tego używać, to niech mi napisze. Ja bym to użyła drugi raz. Poczekajcie, długo pomaluję. Jazda. To nie wiem, czemu to ma służyć. Nie wiem, jak mi to ma pomóc. Nie wiem. To może... Nie wiem. Koci nos mogłabym sobie zrobić z tego. Koci nos. Nie wiadomo, jak sobie wyrysować koci nos. Tu o, widzicie, nie jest prosto i mamy koci nos, nie? Nie. A tym sobie możemy potem zarysować wąsy. Tak, ale tu nie zaczaiło. Co myślał Chińczyk, który to produkował, który to projektował może? O, bo ten, co produkował, to nie miał co bardzo do myślenia. Ale ten, co to projektował, nie wiem, to musiał być facet. To musiał być facet i nie był gejem, bo gej by wiedział, o co chodzi. I tym optymistycznym akcentem pożegnam się. A wy piszcie w komentarzach, co uważacie. Może wiecie. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem. A nic nie zrobiłam. To już przyszło zepsute. Jeżeli wy, ktokolwiek z was, wie, jak tego używać, miał, stosował, stosuje, będzie stosował i przewiduje, co może się z tym wydarzyć, co może z tego wyciągnąć? Co da się tym zrobić? To niech mi napisze, a ja zrobię dubla. I wtedy zobaczymy, czy to ma sens jakiś. Bo w tym momencie to sprawdzę, dodam, bo lubię dodawać sprawdzę, ale to nie ma sensu. Tak uważam. Okej, ja wam bardzo dziękuję. Piszcie koniecznie, co uważacie i czy macie na to jakiś patent, jakikolwiek, malutki, duży, nie wiem, obszerny, cokolwiek.
Klikamy kciuka w górę, subskrybujemy, dzwoneczek na głównej i inne moje media w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Ja Was kocham bardzo. Mua! I bye. A ja idę się umyć. Wyglądam jak kot. Miau. Jak się nazywał ten, co przeszkadzał w święta? Grinch? O. No, w sumie. W sumie chyba bardziej przypomina.